Witajcie moi drodzy na kolejnej lekcji z cyklu Jak to przetłumaczyć. Dzisiaj takie dwie sytuacje. Jedna pozytywna, druga negatywna. Co się dzieje? Czemu wszyscy się śmieją? Co się dzieje? Czemu wszyscy płaczą? Tak? Czyli na przykład kontekst jest taki, że wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, tam są ludzie, no i tu wszyscy się śmieją, fajnie, ładnie i przyjemnie, a tu wszyscy płaczą. Jak to przetłumaczyć? Ok? Czyli bierzecie kartkę i długopis, proszę sobie filmik zapauzować, po jakichś 10-15 sekundach filmik ruszy, no i podamy sobie prawidłowe wersje wraz z analizą. I witam z powrotem po krótkiej przerwie. Co się dzieje? Macie aż trzy możliwości, one są wymienne. Tutaj jest jakby stricte powiedziane, co się dzieje. What's going on? W tym momencie, what is going on? Ewentualnie czasem przeszłym. Co się stało, że wszyscy płaczą? Co się stało, że wszyscy się śmieją? Ktoś tu powinien od razu powiedzieć, no to chwileczkę, no to powinien być present perfect. Co się stało, związek z zależnością? No powinien być, ale niestety tak nie mówią. To znaczy nie jest tak, że wam tak nie wolno powiedzieć. What has happened? Oni po prostu ten present perfect w pytaniu, co się stało, ignorują. Ale tak jak powiedziałem, może się tak powiedzieć. What has happened? Wtedy to has jest zawsze skrócone i mówimy what's happened. I to s, what's, nie jest od is, tylko od has z present perfect, bo mamy tu ed dalej, czyli czas przeszły. I what's the matter, co jest grane, co się dzieje, jaka jest sprawa, dosłownie matter, to jest sprawa. Dlaczego wszyscy się śmieją, tak? My powiedzieliśmy tam czemu, no czemu to jest taki język codzienny, a i czemu oczywiście to jest to samo, co dlaczego, czyli po prostu why. Rzecz się dzieje ewidentnie w tym momencie, także tylko i wyłącznie czas present continuous. Robiliśmy ten czas, link macie u góry. Teraz jest problem ze słowem wszyscy. Tutaj na 100% wszyscy native speakerzy powiedzą everybody, ewentualnie everyone. Robiliśmy filmik o rozróżnieniu everybody i everyone. Link wam wrzucę pod koniec i w opisie. Czyli why is, uwaga, wszyscy, bo to tak naprawdę nie znaczy wszyscy, tylko każde ciało. A każde ciało to jest jedna rzecz, tak? Jedna osoba. W związku z tym jest to liczba pojedyncza, czyli is, a nie are. Mamy pytanie, czyli przerzucamy operator w pytaniu. Kto jeszcze nie pamięta, jak się robi pytania, link wam wrzucę może pod koniec i w opisie. Czyli why is everybody laughing? To już wam nieraz mówiłem, że czytamy is, nie is, tylko is. Everybody po brytyjsku, everybody po amerykańsku. Laughing, tu jest długie a i f, normalne f. Laughing. No i nie czytamy g, nie laughing, tylko laughing, czyli mamy n nosowe, o tym też robiliśmy filmik, też wam wrzucę link pod koniec. No i w drugiej sytuacji, dlaczego wszyscy płaczą, czyli why is everybody crying? I też tego g nie czytam, nie crying, crying. Dzięki.